Elektryka działa. A to jeszcze da się podnieść. No wiem. Bonjour, ici Auto Marian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jestem na gościnnych występach, no w zasadzie po raz drugi, na pewno nie ostatni. Na lotnisku w Debrznie, gdzie trochę wieje, a w tle słychać tam driftujące BM-ki. Jest ze mną także całkiem spora publiczność. Wszyscy. A Reuber też? Jest Reuber też. A za mną samochód, który właściwie wygląda jak taki Hot Wheels, którego ktoś przed chwilą rozpakował, nadmuchał i postawił na ulicę. Peugeot RCZ. No i mamy fajne warunki, fajne lotnisko, fajny samochodzik. To jedziemy z tematem. Wygląd tego samochodu dla wielu dziennikarzy motoryzacyjnych, a także fanów motoryzacji był szokujący, bo to jest wyjątkowy projekt jak na Peugeota. Chociaż tak nie do końca. No umówmy się, oni potrafili zrobić bardzo ładny coupé na przestrzeni wielu, wielu lat. Na przykład 504 coupé, które jest jednym z moich ulubionych Peugeotów Evermade. Do tego 406 coupé, również zrobiona przez Pininfarina. No i 407 coupé. No, tych coupetek trochę było. Ten jest wyjątkowy dlatego, że powstał właściwie jako concept car. W 2007 roku zaprezentowano 308 RCZ. I nikt nie spodziewał się, że po 3 latach wejdzie do seryjnej produkcji praktycznie bez zmian. I uliczna wersja Peugeota, już nie 308 RCZ, tylko po prostu RCZ, różniła się od concept caru tylko tym, że miała końcówkę wydechu umieszczoną nie na środku, tylko po lewej stronie. Początkowo był bardzo ciepło przyjęty przez rynek i bardzo się podobał. Wszystkim szokował swoim wyglądem. Charakterystyczny jest ten taki wyoblony dach, jak niegdyś w różnych projektach firmy Zagato. Był produkowany w austriackim Graz, w zakładach Steyera, przez 5 lat, czyli do 2015 roku. Projektantem, o dziwo, nie był żaden Francuz ani Włoch, ani żadna firma, ani żadne studio designu, jak w przypadku innych kupetek Peugeota, tylko Niemiec. W każdym razie jego nazwisko brzmi bardzo niemiecko, jak i Boris Reinmüller. Przez pierwsze 2 lata sprzedano 35 tysięcy egzemplarzy ponad tego modelu, także cieszył się sporym zainteresowaniem. W 2013 roku przeprowadzono jego delikatny lifting. Zmienił się głównie w przedniej części pojazdu. Natomiast w 2015 roku zaprzestano jego produkcji bez następcy właściwie, ponieważ ta sprzedaż zaczęła sukcesywnie maleć. No i zainteresowanie tego typu autami również. Pewien polski projektant grafik. Projektant grafik Piotr Krzyżewski przygotował render tak zwany, czyli to taki szkic, jak mógłby dzisiaj wyglądać RCZ, gdyby był upodobniany do współczesnych produktów Peugeota i wyglądałby naprawdę rewelacyjnie. Chociaż oczywiście temu też nic nie brakuje. Pod spodem to tak naprawdę jest 308, taka bardziej wypasiona 308, stąd rozstaw osi jest mniej więcej podobny właśnie do Peugeota 308, czyli 2,6 metra. Natomiast jasną sprawą jest również to, że wymiarami zdecydowanie się od niej różni. Jest dużo szerszy, ma 1845 mm szerokości, z lusterkami to ponad 2100 mm. To jest naprawdę szeroki samochód i to czuć podczas jazdy. Ze względu na sporą szerokość nadwozia, miejsca naprawdę nie brakuje tutaj na ramiona. Pod tym względem Peugeot jest najwygodniejszy. Mamy spory zapas miejsca jeszcze do podłokietniku na drzwiach, który też jest na odpowiedniej wysokości, a także spory zapas do pasażera. No, ciężko by było się nawet z pasażerem musnąć łokciem podczas jazdy. 1,36 m wzrostu, 1362 mm, ja zawsze to w milimetrach podaję, więc już zostanę przy tym, i 4287 mm długości. Jest to auto, które nie ma jakiegoś super pokaźnego wnętrza,
właściwie przeznaczone jest dla dwóch osób, chociaż rejestrowane na cztery i tam z tyłu miejsca też są. Ale zaczniemy od zaglądania do środka, bo chyba już wszystko opowiedziałem, co chciałem, jeśli chodzi o jego historię, powstanie. No i oczywiście to mamy wypasione drzwi bezramkowe. Chodźcie do środka. W porównaniu do wyglądu zewnętrznego, no to wnętrze RCZ-a nieco rozczarowuje. Ponieważ deska rozdzielcza przypomina zupełnie tą, która była stosowana na przykład w 308 i wszystko jest tutaj podobne do innych produktów Peugeota z tamtego czasu. Słychać te BM-ki czy nie słychać? Słychać. Mamy tutaj kilka takich smaczków wyróżniających RCZ-a. Pierwszym jest właśnie kierownica spłaszczona od dołu z logiem RCZ. Drugi to jest to, że zamiast jednego z wywiewów wentylacji mamy taki okrągły zegarek i wszyscy się nim jarają, że to jest taki wyjątkowy zegarek. No, wygląda fajnie, ciekawie, ale mnie co najbardziej się podoba w RCZ-cie, to wygląd boczków drzwi. No są po prostu przekozackie, przeszycia fajnie są skomponowane. W ogóle cały kształt tego boczka drzwi jest jednym z najładniejszych, jaki widziałem ostatnio w autach typu coupé. Deska rozdzielcza jest obszyta, nie wiem czy skóra drugiej kategorii, no w kontrze do tej zwykłej deski rozdzielczej, jaka jest w 308. Wygląd wskaźników to nic ciekawego właściwie, chociaż kolor blatów podkreśla ten charakter tego samochodu. No i mamy tutaj oczywiście duży prędkościomierz, jest wyskalowany co 20 km na godzinę, począwszy od dyszki, czyli 10, 30, 50, 70 i tak dalej, typowy dla Peugeota. Na środku wyświetlacz komputera pokładowego, bardzo czytelny, bardzo intuicyjny też w obsłudze, który obsługujemy oczywiście manetką do wycieraczek. Nad wywiewami jest jeszcze taki duży rozkładany wyświetlacz od nawigacji satelitarnej, ogólnie od multimediów ten ekran jest wysuwany, jednak podczas jazdy troszkę zabiera nam widoczności. Radio oczywiście, jak to w Peugeotach, obsługujemy manetką, która jest przy kierownicy, która jest taka sama w Peugeotach już od ponad 20 lat. Pod radiem mamy dużą półkę, w której mieści się nawet telefon, potem mamy sterowanie od klimatyzacji, dwustrefowej w tym wypadku, z małymi wyświetlaczami, na których jest pokazana temperatura. Te wyświetlacze w 308, z tego co wiem, to szwankowały, wypalały się na nich piksele, ale te BMW tam szaleją, zaraz się jakąś przejadę. Pod klimatyzacją mamy popielniczkę, później jeszcze jedną półeczkę i dźwignia zmiany biegów, która świetnie leży w dłoniach, naprawdę jest na odpowiedniej wysokości zamontowana. Przyjemnie się również operuje tą gałką zmiany biegów. Jest ona obszyta skórą, a na górze chromowana. Skórę mamy również oczywiście na dźwigni klasycznego hamulca ręcznego oraz na kierownicy, z tym, że na kierownicy jest jeszcze taka perforowana. Kierownica oprócz tego, że ma tą skórkę to i nudny wygląd, to ma zajebiście duży, zajebiście fajny zakres regulacji. Często narzekam na to w samochodach, że nie mogę sobie doregulować kierownicy, czy odpowiednio blisko jej dosunąć, a tutaj mam ją w połowie zakresu. Jeszcze mogę ją dosunąć bliżej. To jest fantastyczne. Możemy ją daleko cofnąć albo bardzo bliziutko przesunąć do siebie i oczywiście regulować ją góra-dół. Ogromny plus. Gniazdo na 12V, nie ma już zapalniczki, tylko jest popielniczka i później mamy przycisk od automatycznie wysuwanego spoilera z tyłu na klapie. Tak, taki jak w Corrado. Spoiler ten wysuwa się do kąta 19 stopni po przekroczeniu 85 km na godzinę i do 34 stopni po przekroczeniu 155 km na godzinę. I na pewno nie jest to sobie taki zwykły gadżet, tylko to coś ma robić. Auto potrafi się swobodnie rozpędzić do ponad 200 na godzinę. To auto z wyglądem też przypomina nieco TT. TT też miał taki spoilerek, ale w Audi został on dołożony po tym, jak okazało się, że auto zachowuje się niestabilnie na zakrętach przy dużych prędkościach. Widać, projektant tego samochodu od razu wyciągnął wnioski i taki spoiler został dołożony. Częste rozczarowanie niestety w koncernie PSA, coś na co można ponarzekać w przypadku zarówno Peugeotów, jak i Citroenów, czyli uchwyt na kubki. Jest jeden i jest taki mały tutaj na środku, dość niepraktycznie umieszczony, bo jeśli włożymy tutaj kubek z kawą, no to będziemy o niego wadzić, zmieniając biegi. Na pewno duży kubek z kawą tutaj też nie wejdzie, no ale to jest auto sportowe, nikt nie ma tutaj czasu na picie kawy. Potem mamy podłokietnik, na dobrej wysokości zamontowany, bez dodatkowej regulacji. No tego to nie widziałem, powiedziałem, że jest nieregulowany, a jest. Bit. A w podłokietniku jest malutki schowek ze złączem AUX i USB też ukrytym. Praktyczna rzecz, a ten schowek, no tutaj na górze już nic chyba nie ma. Czy jest? A nie, ma regulację, patrzcie. Tylko teraz, o właśnie, ma regulację. O, dwustopniową. Jakby było za nisko, to można sobie
podnieść. Jeśli chodzi o pozostałe schowki, to mamy oczywiście kieszenie boczne w drzwiach. Nie wejdzie tam 1,5-litrowa butelka wody, ale kieszeń jest bardzo duża, jak na tego typu samochód. Jest jeszcze malutki schowek po lewej stronie obok kierownicy i oczywiście schowek przed pasażerem. Duży, klimatyzowany, podświetlany. I jest tak zaprojektowany, że możemy włożyć tu właśnie 1,5-litrową butelkę wody, żeby ona się mieściła w drzwiczkach. Schowka jest specjalne wyżłobienie na wystającą nakrętkę. No i ta butelka jest tak ułożona, że akurat jest w miejscu idealnie klimatyzowanym. Duży plusik też. Do tego mamy dobre nagłośnienie. Głośniki firmy JBL, jest ich 6. Jak na takie małe wnętrze wystarczy. Całkiem przyjemnie gra. Torpeduje. No nie ma nic w tym radiu. Foteliki mamy regulowane elektrycznie, są dosyć nisko umieszczone, ale ja bym chciał siedzieć w takim razie jeszcze troszkę niżej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj naprawdę jest klaustrofobicznie, jeśli chodzi o ilość miejsca. Gdyby nie te eleganckie wyżłobienia w dachu, nawet osoba o moim wzroście miałaby problem, żeby się tutaj do tego samochodu po prostu zmieścić. O, właśnie się odpaliło radio, ale nie chcemy. Tu. Fotele skórzane, kubełkowe, dobrze trzymają na boki i są dostatecznie wygodne. Sprawdzimy jeszcze taki właśnie ten wyznacznik luksusu. Podświetlane są oczywiście lusterka, ale jakość montażu Peugeota w niektórych elementach też się przejawia. Gdyby tu było więcej plastiku, pewnie połowa elementów byłaby już połamana. Na szczęście jest więcej skóry niż plastiku, więc wszystko jest w całości. Jedynym elementem, który delikatnie poskrzypuje, jest uchwyt do zamykania drzwi. Reszta jeszcze jest całkiem solidna. Ponieważ do tyłu ja się ledwo zmieszczę, mam tutaj ze sobą specjalistę, który wam troszkę o wnętrzu tego pojazdu z tyłu opowie. Zaraz go tylko zawołam. Adam, chodź! Miejsce tam jest przeznaczone głównie dla dzieci. No, ja naprawdę nawet przy moim wzroście nie da rady tam za bardzo się zmieścić. Chodź. I co? No, miejsca jest mało. Ale jest wygodnie? Ale, no i jest wygodnie. Tylko pasy mnie tutaj wkurzają. A czemu? Bo są po środku i ciężko je się zapinać. Dobra, a jak zamkniesz fotel, to masz miejsce na nogi? No tak se, muszę mieć skulone. Chyba, że... No to czekaj, ja się spróbuję wcisnąć do ciebie. Ale przesunę ten fotel. O, już dalej się nie da, dobra. Przejdziesz tam? No. Tutaj jest jeszcze ciaśniej. No wiadomo, że tam jest ciaśniej. Dobra. No i ja wsiadłem. Ja to nogi mam już pod brodą zupełnie. No trzeba tutaj siedzieć skulonym, będąc dorosłą osobą. No nie ma szans nawet, żeby tu pojechać na krótką trasę. Ja fotel zamknąłem, ale opieram się o niego kolanami. W zasadzie to tyle. Z tyłu, poza głośnikami, niewiele, nic tutaj nie ma. Zdecydowanie Peugeot trochę przesadził z tym z mówieniem o tym, że to jest czteroosobowy samochód. No to jest typowe dwuosobowe coupé. Ale pozytywnym zaskoczeniem na pewno jest tutaj bagażnik. Chodźcie zobaczyć. Jak jesteśmy już z tej strony, to pokażę wam również spoiler, bo można go oczywiście wysunąć też na postoju. Adam, poproszę spoiler. Pierwsza i druga pozycja, to jest ta przy od 155, a ta niższa, bo za szybko się wysunął, to jest od 85 na godzinę. Dziękuję za spoiler. A czy możesz schować? Tam mały automarian siedzi. Jeszcze przyjechał ze mną tamten. Właśnie, dlatego mam zakłócone trochę to nagranie. Piłkę przynosi. Proszę. Bagażnik ma pojemność 321 litrów, co jak na te wielkości samochód jest wartością całkiem niezłą i jest też bardzo foremny. Między nadkolami mamy metr szerokości. Nie jest zbyt głęboki, no ale sięga dosyć daleko i możemy go powiększyć do ponad 600 litrów, obalając tylne siedzenia. Tu mamy taką dźwignię, za pociągnięciem której zwalniamy zaczepy, no i po prostu możemy sobie obalić foteliki i w ten sposób mamy 600 litrów. No, gdyby potraktować to auto jako dwuosobowe, to ta przestrzeń jest więcej niż wystarczająca. Spokojnie możemy się zapakować do tego auta w dwie osoby, nawet na długie wakacje i jechać na drugi koniec Europy. Mamy jedną lampkę doświetlającą, a pod podłogą jest jeszcze dodatkowa przestrzeń,
której jest zestaw naprawczy i taki, powiedzmy, zestaw jakichś tam przegródek, półeczek. Także całkiem nieźle, jak na właśnie auto typu coupé. Samochód kształtem przypomina Audi TT, ale różnicą w stosunku do TT, czy na przykład Sirocco, czy Brera i jego głównych konkurentów, jest to, że mamy tutaj właśnie klapę otwieraną bez tylnej szyby. Czyli jest to typowe coupé. Pozostałe auta, właśnie wymienione wcześniej, no mają, to są tak naprawdę takie ładniejsze, mniejsze hatchbacki albo liftbacki. A to jest prawdziwa coupé. Fajnie jest zamontowany również tutaj wlew do zbiornika paliwa. Okrągły też przywodzi na myśl takie, powiedzmy, sportowe klimaciki, bo wlewamy paliwo od góry, a nie od boku. I do tego egzemplarza lejemy ropę. Teraz pogadamy sobie właśnie jeszcze o silnikach. Chodźcie do przodu. To, aha, bo można tylko po otwarciu drzwi to otworzyć. No pociągnij. Dobra, uwaga, bo zamykam. Spójrzcie tylko na to, nie na to, który tutaj lata. To chyba będzie najbardziej zwariowany odcinek, jaki nakręciłem. Ale na to. To wygląda, jakby to była jakaś korwetta albo coś, albo naprawdę Hot Wheels, który został żywcem przeniesiony na drogi. No po prostu ja się nie mogę osobiście na to napatrzeć. Kurde, to po prostu to wygląda fantastycznie. No i do tego oczywiście mamy amortyzatorki. O silnikach teraz miało być. Podstawową jednostką był benzynowy silnik czterocylindrowy 1.6 THP. Konstrukcja znana, niezbyt lubiana przez wiele osób. Był to silnik skonstruowany we współpracy z BMW. W RCZ-cie występował w trzech wersjach mocy. Tak, w trzech wersjach. To nie pomyłka, bo do liftu były to 156-konna wersja i 200-konna wersja. Ta 200-konna wersja to jest ten sam silnik, który był w Mini Cooperze S. A po lifcie do w Peugeotie RCZ-R dołączyła jeszcze wersja 270-konna i to był najmocniejszy Peugeot pod względem oczywiście mocy. 1.6 THP ma pewne problemy. Przy niewielkich przebiegach okazywało się, że silnik bardzo lubi olej. Do tego okazywało się również, że ma wadliwy napinacz rozrządu. I do tego okazywało się, że sam rozrząd jest raczej bliższy konstrukcji temu z waszego roweru niż z samochodu, który ma turbo doładowany silnik. I ten łańcuch po prostu lubił się rozciągać. To były główne wady tego silnika. Po wielu latach ta usterka była usuwana przez co lepszych mechaników. Ten napinacz był wymieniany na nieco lepszy lub przerabiany, tak żeby się właśnie nie cofał i nie luzował tego rozrządu. Nie rozwiązało to natomiast problemów z poborem oleju. Jest to jednostka zdecydowanie podwyższonego ryzyka, chociaż na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że przy regularnej zmianie oleju, dbaniu o rozrząd albo wymianie rozrządu co 100 tysięcy km mniej więcej silnik odwdzięcza się dobrymi osiągami i w miarę przyzwoitym spalaniem, bo tak w istocie było. Najwolniejsza ta 156-konna wersja robiła setkę w 8 sekund, ta najmocniejsza 270-konna poniżej 6. Rozpędzały się do ponad 230 km na godzinę, najmocniejsza do 250. Drugim silnikiem, a czwartą wersją jakby mocową, był właśnie 2-litrowy HDI. O mocy bazowo 163 koni. Silnik... Aha, Rojberek, no już, masz. Silnik, który charakteryzuje się największym momentem obrotowym, przepraszam, muszę kopnąć tą piłkę. Największym momentem obrotowym spośród wszystkich wymienionych jest to 320 Nm przy 2000 obrotów. Być może jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, szału nie robi, bo to jest też koło 8 sekund. No ale jeśli byśmy chcieli się już pościgać z kimś na trasie, powiedzmy od 60 do 100, no to ten moment obrotowy zrobi swoją robotę i na pewno wstydu z tym dieslem nie będzie. Tym bardziej, że pali też niewiele. Producent podaje około 5,5 litra na setkę. W istocie jest to około litra, 1,5 litra więcej, bo wiadomo, auto zachęca do ostrej jazdy. No i do tego oczywiście silnik jest bardzo trwały. Tak, jest to jeden z najlepszych diesli na świecie, nawet po dzień dzisiejszy. Właściwie nie notuje się większych problemów z tym samochodem. Producent nawet wymiany rozrządu w tej jednostce, a jest to pasek, przy spokojnej jeździe zaleca co 180 tysięcy km. No wiadomo, że takim autem jak ten będzie się jeździć nieco agresywnie, więc ten rozrząd będzie trzeba zmieniać nieco częściej. Natomiast nie jest tak drogi jak w przypadku benzyniaka, bo tam rozrząd kosztuje tysiaka, sam zestaw.
a tutaj jest to połowę taniej. Oczywiście dochodzi nam obsługa FAP-a, natomiast nie jest to jakoś specjalnie też drogie, kilkaset złotych raz na setki tysięcy kilometrów, na 100 tysięcy, zdaje się, z tego co kojarzę. No, oczywiście jeśli chodzi o zawieszenie, no to tu jest niezmiernie prosto to rozwiązane. MacPherson z przodu, Welka z tyłu, tak jak w zwykłej 308. Natomiast nastawy tego zawieszenia są zaskakująco dobre. Mamy napęd na przednie koła, realizowany za pomocą sześciobiegowych skrzyni manualnych oraz sześciobiegowych automatów, z tym, że automaty występowały tylko w tych najsłabszych wersjach, czyli w 1.6 THP 156 KODI oraz właśnie w 2.0 HDI. Opowiedziane całkiem pozytywnie z moim pomocnikiem, jednym, drugim. Adam, prowadzisz? A dobra. Przede wszystkim po ruszeniu z miejsca od razu czuć, że to jest bardzo dobrze jeżdżący samochód. Nie tylko jak na Peugeota, ale też jak na przednią napędówkę. Tutaj mam akurat świetne warunki do tego, żeby sobie sprawdzić, jak ten samochód się porusza. Bardzo podoba mi się praca układu kierowniczego. Ma dobrze zbalansowaną siłę wspomagania. Stawia bardzo fajny opór na kierownicy, a przy tym jest niesamowicie precyzyjny. Co w Peugeotach nie jest częste, przynajmniej nie w tych, którymi do tej pory jeździłem. Przy gwałtownej zmianie kierunku jazdy samochód reaguje świetnie i natychmiastowo, bez jakiejś zamuły, bez jakiejś opóźnień, bez jakiegoś takiego rozmymłania. Fantastycznie można się w tym aucie poczuć. On jest chwalony za jakość prowadzenia i naprawdę ta jakość prowadzenia jest bardzo wysoka. Zawieszenie oczywiście jest zestrojone bardzo sztywno, to jest w końcu sportowe coupé, tak? Czuć na tych nierównościach, nie Adaś, że troszkę, troszkę ten samochód sprężynuje, powiedzmy, na niektórych nierównościach, ale nie dobija jakoś mocno, nie ma tragedii. Jakbyśmy chcieli zrobić test łosia, to nadwozie w ogóle praktycznie się nie przechyla, układ zawieszenia pracuje fantastycznie, fantastycznie jest zestrojony, pomimo tego, że to nie jest jakiś tam wielowahacz. Oczywiście na jakość prowadzenia wpływa tutaj rozmiar opon, no bo tu mamy 18-calowe felki. Profil opony jest, zdaje się, chyba 35, 245 na 35 na 18. No kurczę, dzięki temu ten samochód naprawdę klei się do drogi. Koniec plusów oczywiście RCZ-a. Ten silnik, tak jak mówiłem, to jest silnik z największym momentem obrotowym w całej gamie silników, które tutaj były dostępne. Ma większy moment obrotowy nawet niż RCZ-R. I dzięki temu ten samochód naprawdę ochoczo przyspiesza. Co prawda brakuje tutaj rasowego brzmienia, ale rozpędzanie się tym samochodem na każdym biegu, no, nie sprawia absolutnie żadnych problemów. To nadal nie koniec plusów, ponieważ praca dźwigni zmiany biegów też jest bardzo dobra. Najlepsza, jaką do tej pory spotkałem we francuskim samochodzie. Skok lewarka jest króciutki, biegi wchodzą precyzyjnie i bardzo przyjemnie się nim operuje. Ten pojazd jest jakby kompletny przez to, że został wymyślony jako taka sportowa wersja 308, jako sportowe coupé, i Peugeot dołożył wszelkich starań, żeby wszystko w tym aucie się zgadzało. Układ kierowniczy, praca dźwigni zmian biegów, jednostki napędowe o dobrej dynamice, łącznie z tym dieslem. No i na koniec hamulce. Sam Adaś mówił, że co? Że są, no, złote. No, no złote zaciski ma, ale hamulce są też żyleta, więc auto dostarcza mnóstwo frajdy z jazdy. Naprawdę mnóstwo frajdy z jazdy. Jeszcze bardzo fajne wrażenie robi widok tych wypukłych nadkoli w bocznych lusterkach. Fantastycznie to wygląda, jakbyśmy jechali jakąś 911 albo czymś. Te lusterka są odpowiednio duże też, tam widać na boki bardzo dobrze. Natomiast z wnętrza pojazdu ta widoczność już jest nieco gorsza i to bym zaliczył do wad Peugeota, ale z drugiej strony, no nie za bardzo możemy się tego czepiać. To jest w końcu sportowe coupé. I to nie ma być auto, w którym mamy widoczność jak w minivanie albo SUV-ie. Tu mamy się cieszyć jazdą. Najlepsza widoczność jest na boki i w tylnej szybie, ale tylko jak się oglądamy za siebie. Jak spojrzymy w lusterko wsteczne, no to niewiele tam widać.
Dobrze, że auto jest wyposażone w czujniki parkowania. Dzięki temu tą szeroką kastę, no, nadwozie jest bardzo szerokie, łatwiej będzie w razie czego zaparkować. A wiem też, że na przykład kobiety często wybierały RCZ-a jako swój samochód codzienny. Tyle. A co się tobie podoba podczas jazdy, Adam, najbardziej? Mi się podoba... Kopyto chyba. Wyjątkowy odcinek, więc podsumowanie też będzie zasadniczo wyjątkowe. Gdzie jesteś? Tu. Co ci się najbardziej podobało w pilocie? Najbardziej mi się podobało to, że te szyby jak się otwiera, no to one się opuszczają. Że szyba się opuszcza? Tak. Pokaż. Że szyba jedzie na dół, jak się zamyka. I do góry. I dźwięk zamykania klapy. Dźwięk zamykania klapy mi się osobiście nie podoba, bo jest strasznie tandetny, bo to działa jak, no tobie się podoba, bo jest jak w 190. No, a 190 mi się bardzo podobają. No i o, taki metaliczny pogłos jest przy tym. Poza tym oczywiście dla mnie ogromnym plusem tego samochodu jest jego prowadzenie. To naprawdę jest Royber. Najlepiej jeżdżący francuski samochód, jakim do tej pory jeździłem. Sytuacja rynkowa no nie jest zbyt kolorowa ze względu na mały wolumen produkcji tych samochodów. Stąd też niewielka ich podaż. Ogłoszeń jest raczej w dziesiątkach, można policzyć ilość ogłoszeń, niż w setkach. Najtańsze egzemplarze przedliftowe startują już od 25-6 tysięcy złotych. I to będą już raczej benzyny z uszkodzonymi silnikami, bądź już takie wymagające remontu. Drugi recenzent uciekł przed kamerą, niestety. Ze środka produkcji, powiedzmy z silnikami diesla, czyli rok 2012, jeszcze do liftu, trzeba zapłacić około 35 tysięcy złotych. Najdroższe egzemplarze to poliftowe RCZR, te 270-konne wersje. I tutaj ceny sięgają nawet 70 tysięcy złotych. Natomiast no jest to, umówmy się, stosunkowo młode auto. Będzie miał maksymalnie 6 lat. Cena niekoniecznie jest uzależniona od jego rocznika, bardziej od stanu, przebiegu i historii serwisowej, którą ten samochód miał. Wiadomo, że w przypadku Disney ta historia serwisowa nie jest aż tak konieczna, tak szczegółowa, jak w przypadku tych 1.6 THP. No i na pewno te egzemplarze z mniejszymi przebiegami i bardziej zadbane będą warte więcej. W porównaniu do konkurencji ta cena jest dosyć atrakcyjna, ponieważ u konkurencji w zasadzie tylko Sirocco TT albo Brera możemy dostać z dieslem pod maską. Brera będzie dużo starsza i niewiele tańsza. Audi TT może być nawet dwa razy droższe, jeśli mówimy o równolatku RCZ-a. Sirocco chyba jest nawet jeszcze mniej. To wszystko w tym zwariowanym odcinku, który nagrywaliśmy z Adamem i z całą ekipą tutaj, która jest za kamerą na obcym dla mnie terenie, ale miejsce bardzo fajne. Rozmawiałem z panem, który chyba jest właścicielem tej szkoły drifterskiej, tam odbywamy wy, i mówił, że mam wpaść do niego, żeby się przejechać samochodem i jeszcze pokazać to być może na filmie, co zaraz z pewnością uczynię. Samochód kwalifikujemy oczywiście do modern ery. Jest to nowoczesne auto, wiadomo. Zapraszam do oglądania pozostałych moich playlist, czyli 500 plus oraz tej głównej o autach z lat 90. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy i Adama i całą resztę ekipy, to zachęcamy do subskrybowania tego kanału, oczywiście lajkowania i komentowania tego materiału. No to by było tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Dobra, wylądowaliśmy tutaj u drifterów. Tu się nieźle dzieje, naprawdę. Jeżdżą dzieciaki też. Jeden ma nawet zainstalowane w tej biegu takie... Boże, jaki to hałas! Nakładki na pedały, a ja zaraz wsiadam do samochodu właśnie z młodzieżą i mnie przewiezie kawałek po tym toku. Nie mam kasku. A nie, jest coś. Umiesz to robić? Jak masz na imię? Szymon. Elegancko. Co tam jest pod maską? 2.0, 150. 2.0? Dobra, poczekaj.
Temperaturka. Co? Temperaturka. Tak, BM-ka się zagrzała, ale wrażenie niesamowite. Grupa się nie nazywa, jest to grupa jakby nieformalna. Trochę mi się włosy pod kaskiem pomieszał w głowie. Żegnamy się z nimi, no niesamowita frajda. Nie? Pewnie tak. Pewnie tak.